kurwa, rzeczywiście! Jest pan Paweł! Siema, jestem Marek. To mój mały brat. A ja mam to w dupie. To mój mały brat. Marek. Co kurwa? Cebula! Pinka. Pierdalaś! Napierdalamy! A to? Bon buntowniczy! Zawsze ma wódkę! No wypierdala! Tata zawiesza zdjęcie. Mama świnka i mama świnka mają nowe zdjęcie Pepy i George'a. Musimy powieść gówniczne zdjęcie na ścianie. Zostaw to mnie. Jestem hardcore. Jestem prawdziwym panem złotą rączką. Na pewno sobie poradzisz? Jasne. Szybko wbiję gwóźdź w dupę i zawieszę ramkę. To dobrze. Ja pójdę do babci i dziadka świnki. Do zobaczenia. Tylko bałagan. Bałagan? Do widzenia. No wypierdala! Co kurwa? Tato, możemy ci pomóc zawieszać obrazek? Możecie popatrzeć i nauczyć się, jak to dobrze zrobić. Potrzebna nam będzie ołówek. I miarka. Tu właśnie wbije gwóźdź. Nie zburz ściany, tato. Teraz będzie potrzebny młotek i gwóźdź. Odsuńcie się, dzieci, i spójrzcie, jak to robi zawodowiec. Tata świnka wbija w dupę. Zburz ściany, tato. Nie pleć głupstw, Peppo. To proste. To nie tak miało być. Tata świnka zrobił w ścianie gówno. Oj, tato, zniszczyłeś ścianę. To tylko niewielka ryska. Obrazek ją zasłoni. Już. Nadal widać pęknięcia, tato. Co kurwa? Wyjmę gwoździk i załatam je. Bałagań, tato. O, nie przesadzaj, Peppo. Wychodzi. Oj. Oj, tato! Teraz naprawdę zniszczyłeś ścianę. Myślisz, że mama zauważy? Tak, myślę, że kluczone. Co oni wyrabiają? Tato, widzimy cię! Napierdalamy! Mama świnka wróci do domu. Halo, halo, budowa wjeżdża! Budowa! Budowa! Au! Au, au! Głowa w betoniarce! Potem gipsuje cegły. I łatwizna! Potem tata maluje ścianę. Jak nowa? Ściana naprawiona. Hurra! Ale popatrzcie, jaki tu bałagan. O kurwa! Lepiej posprzątajmy, zanim wróci mama. O nie! Tata szybko myje George'a. Jesteśmy zgubieni. Potem Peppa odkurza podłogę. Ta świnka czyści narzędzia. Mama! Mama wróciła do domu. Mama! O kurwa! Ej, udawajcie, że nic się nie stało. Dzień dobry, hejterskie nasienia. Co porabialiście? Och, nie... Gówno. Tak, widzę, że nic... Gówno. Mieliście przecież zawiesić obrazek. W całym tym zamieszaniu tata świnka zapomniał o zawieszeniu zdjęcia. Nie jestem ekstrem hardcore. Mnie to proste. Już.
No tak, to bardzo łatwe. Jak robił to tatuś, wydawało się okropnie trudne. Wypierdala! Nie mów nikomu. No, wypierdala!